Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj trochę paczek, trochę pików, bo w sumie nie wiem, czy coś wyszło ciekawego w SBC, jeszcze zobaczymy. Pomówimy sobie pewnej ważnej rzeczy, która się zdarzyła dzisiaj. Nie bez powodu taka koszulka oczywiście. Do wszystkiego dojdziemy. No i co, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i na sam początek może zobaczmy, co jest w SBC. Wyszedł Richarlison, to akurat widziałem, że wyszedł Richarlison. Świetna karta, grałem nim bardzo dużo w FIFA 20. Tak, chyba FIFA 20, kiedy dostał taką świetną kartę Shapeshifter, potem miał Toca. Szkoda, że 4 sztuczek i 5 słabszej. Wolałbym 5 na 5 oczywiście, to jest pierwsza rzecz. Nie wiem, czemu nie zmniejszyli gwiazdek, tak naprawdę dosyć dziwne. Fajna karta, ale wymagania, mam wrażenie, że wymagania są troszeczkę za duże. Może to tylko moje wrażenie, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że wymagania są dosyć naprawdę potężne jak na taką kartę. Mamy czerwiec, zaraz lipiec. Są te piki, year in review możemy sobie zrobić oczywiście przy okazji. I mam tutaj paczki oczywiście za ważne mecze, które były, których nie otwierałem, bo zapomniałem ich zrobić, także zacznijmy od tych paczek za pamiętne ważne mecze, które były tydzień temu, o dokładnie. Zaczynamy od braku ekranu niestety. No i co moi drodzy, no oficjalnie Paul Pogba w Juventusie. Toczyło się od paru miesięcy tak naprawdę, już te plotki były coraz bardziej większe, że tak powiem. No i dzisiaj padło słynne here we go od Fabrizio Romano. Paul Pogba wraca do Juventusu. No jest to nazwisko duże, to na pewno. Kibice United pewnie będą tak średnio go wspominać. I rozumiem to oczywiście jak najbardziej. Aczkolwiek pamiętając Pogba w Juve, ja jestem dobrej myśli. Po prostu uważam, że Liga Włoska jest skrojona idealnie pod niego, więc mam nadzieję, że to będzie bardzo miły transfer. Chyba trzeba będzie ogarnąć kolejną koszuleczkę, na to wychodzi. Mamy tutaj ekrany... Volant. Czekam nowy sezon, mam nadzieję, że wreszcie Di Maria zdecyduje się na ten transfer, bo też Di Maria jest taka saga, że to jest tragedia. A mamy znowu ekrany. Holandia. Wijnaldu. Okej. Okay. Dobra, najpaczka Prime, proszę państwa, za ukończenie tych wszystkich ważnych meczów. 8-2 plus rating gwarantowany. Może zielone barwy. Niestety znowu tylko ekrany. Kramaric. No to klasycznie na odcinku pora otworzyć paczuszkę za FIFA Pointsy. Jest to oczywiście paczka za 1000. Ostatnio otwieram paczki za FIFA Pointsy. Nie kończy to się dobrze, aczkolwiek no mamy 6,9% na trafienie Shapeshiftera. Pozbieramy też fodery. Pozbieramy. Coś jest nie tak ostatnio, coś jest zdecydowanie nie tak. Zagrajmy sobie kwalifikacje w Champions, ponieważ zagrałem tylko dwa spotkania. Trzeba się jednak mimo wszystko zakwalifikować do Food Champions, które jak zwykle będzie ciekawe. Może dodadzą Shapeshiftery w tym Food Champions, tak nie wiem, taka moja mała prośba, żeby jakieś bardziej były wyszukane te nagrody, bo jednak brzmi to dosyć brutalnie, ale mało kogo teraz obchodzą tocy. Niestety, takie są fakty. Więc jakby dodali możliwość trafienia Shapeshiftera w tym piku, myślę, że ludziom by się bardziej chciał grać. Z kim się zmierzymy? O, proszę bardzo, dawno z Polakami nie grałem. Chiellini, Cuadrado, Romero, Fernando Torres. Powiem wam w ogóle a propos tego Richarlisona, bardzo chciałbym go zrobić. Gdybym miał 5 sztuczek zamiast 5 słabszej, naprawdę bym go zrobił. Ale kurczę, nie dość, że dali wymagania za duże. Według mnie dali za duże. Nie mam jak go na siłę połączyć nawet, niestety. Davis! O kurcze, poprzeczka. Gdybym miał 5 na 5, byłoby perfekcyjnie. Naprawdę, byłoby no, jedna z lepszych kartek, naprawdę, ale miałem w planach zrobić nawet z nim odcinek, ale no uznałem. Nie, za dużo. No i też myślę, że warto oczekajcie. Rodrigo na samej górze. Rodrigo, brawo. Brawo, Mike. Nie wiem, czym go pochwaliłem. Warto też wspomnieć o transferze Interu, który wypożyczył Lukaku z Chelsea. Też jest swoją drogą niesamowite. Przeszedł Lukaku do Chelsea za 100 milionów i wraca do Interu. Praktycznie za darmo, może nie wraca bramka Eusebio, może nie wraca, ale no jest wypożyczony i wypożyczony za tak śmieszną kwotę, że to jest, póki co włoskie kluby no bardzo ładnie doją, te angielskie, wiadomo, no jeśli chodzi o wielkość ligi, to nie ma co się porównywać, ale jeśli chodzi o biznesy, to no póki co no, Włochy sobie ładnie zarabiają na tym wszystkim, w salach. 2-0, pięknie. A ja w ogóle generalnie dzisiaj, kiedy to wrzucam, wychodzi druga drużyna Shapeshifterów. Na pewno będzie Cristiano Ronaldo. Szkoda, że nie będzie nikogo z Juventusu, bo tak miałem w planach, powiem wam szczerze, teraz zagrać sobie składem Juve Food Champions. Ale nie wiem, czy tego nie przesunę na kolejny tydzień. Może ktoś wyjdzie z Juventusu. Trzymam kciuki. Bo tak to, no mam w sumie cały skład uzupełniony, ale może ktoś się tam znajdzie jeszcze. Poczekamy jeszcze trochę. Bo nie wiem, czy jej ma zamiar... Ładna akcja. Giorgio Chiellini, razy dwa. Nie wiem, czy jej ma zamiar jeszcze robić jakiś event po Shapeshifterach. Może coś wymyślą, jakiś footies, nie wiem. Zdaję sobie jeszcze sprawę, że jest pik z ikoną. Wiem o tym, że wyszedł nowy, ale... Co to za wymagania? Ja wiem, że to jest pik z ikoną moment, ale... Proszę państwa, 23 czerwca, kiedy ja to nagrywam, to już... Nie chcę mówić, żeby dawali, wiadomo, brązowy skład i tyle, ale no... Według mnie za dużo, wyjątkowo tego pika nie zrobię, no bo nie mam kart. Nie chcę mi się wydawać pół miliona na taki pik, także... Poczekamy. Okej, pierwsze połowa za nami, 2-0. Nawet jakoś specjalnie się na tym meczu nie skupiłem, szczerze mówiąc. O, pięknie Eusebio. Krótki słupek. 3-0. No i pięknie.
Zobaczmy. Sterling, za dużo miejsca. O, brawo, Mike, bez wylewów. No już było blisko. Proszę bardzo. 3-1. Ansu Fati. Ansu Fati. Czy pad został przekazany innemu członkowi rodziny? Okej, moi drodzy, koniec meczu. Aczkolwiek ukrywam, że końcówka była ciekawa, bo cały mecz dominowałem i nie wiem skąd te dwie bramki się wzięły, no ale ważne, że wygraliśmy ten mecz, mamy bilans 3-0 FUT Champions, w sensie w kwalifikacjach oczywiście. Okej, otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę za 1000 FIFA pointsów, ponieważ zbieramy sobie karty tak naprawdę. Kto wie, może paczka za 5000 będzie miała lepszy, że tak powiem, wydźwięk niż ta za 100 tysięcy, bo te paczki za 100 tysięcy i za 125 na razie mnie rozczarowały po prostu, więc sprawdźmy. Nie wiem ile jest procent, ale jest walkout, ja nie wiem. Nie rozumiem, ale jest Castles, witam serdecznie. Okej, więc moi drodzy, ważne mecze ukończone, oczywiście pamiętne mecze powinien powiedzieć, tak się one, no w sumie pamiętne, ważne mecze, o, tak możemy powiedzieć, także ten sam zestaw chyba co nawet tydzień temu, więc może będzie lepiej niż za pierwszym razem, bo nie mieliśmy nawet żadnego walkoutu, może? O, mamy ekrany. Znowu Brazylia, CDM, Fernandinho, dobra, może być, Richarlison, czy to jest jakiś sygnał od EA Sports? Sprawdźmy, wymienny zawodnik, ekran po raz kolejny. De Gea, okej, 8-4, może się przydać. Znowu ekrany dla odmiany, Hiszpania. Albert 8-4, po raz kolejny 8-4, jasne. I może zielone flary. Znowu ekran, kurczę. Anglia, Trippier, o kurczę, Luke Shaw. Także słuchajcie, wszystko gotowe na peak year in review. Trafiamy teraz Kylian Mbappe, więc taki skład przepalamy. Ty, teraz mi się przypomniało. Nie odebrałem nagród za Division Rivals. Tak coś czułem, że w tym odcinku czegoś mi brakuje, nie? Czegoś brakuje. No dobra, zobaczmy. 1 z 3. I Nkunku. Odbierzmy nagrodę za Division Rivals. Czegoś mi brakowało. Wiedziałem, że mi brakowało. Czegoś. A dobrze mi się przypomniało. Dobra, oczywiście bierzemy opcję niewymienną. No i lecimy. Dwie paczki za 100 tysięcy, dwie paczki Jumbo Premium God Players. Nie ma oczywiście ratingu, ale uzupełnił sobie klub po prostu. Mamy najpierw ekrany, więc średnio. Harry Maguire, witam serdecznie, 84. I może jakiś zielony zawodnik, kolejne ekrany, okej. Sergej, 85, świetnie. Dobra, no i dwie paczki za 100 tysięcy monet, moi drodzy. Zobaczmy, mówię, nie ma gwarantowanego ratingu, ale 24 zawodników. Jeden zielony. O rany, Guerreiro 8-4. Ale może ta ostatnia paczka zmieni wszystko. Ostatnia paczka za nagrodę za Division Rivals. Walkout chociaż. Jest, Shapeshifters. Nie. Jest, Kalulu. To było... Nie, czwarty Mukiele. Nie, czwarty Mukiele byłby z absolutną przesadą, ale jest Kalulu 94. Wszystkich Francuzów mam z Shapeshifterów, także to jest zawsze coś. No i jest elegancko, 9-4 Kalulu. Będzie też przy okazji fajny foder, Kalulu, Partey. 9 duplikatów, o rany. Także moi drodzy, jeszcze pik, 1 z 3, 8, 1 plus. Tak żeby może coś trafić. Luke Shaw, witam serdecznie. Ponownie tego zawodnika witam. Dla samej próby otworzę jedną paczkę 75x5, ponieważ jeszcze nie otwierałem. I ciekaw jestem, czy warto ją robić, czy nie. Pewnie nawet trafienie ekranów jest dosyć dużym sukcesem, więc no, sprawdźmy. Co tutaj mamy? No, mamy ekrany. A to jest Kowaczyć. Okej, no więc ostatni mecz na dzisiaj, proszę Państwa, oczywiście kwalifikacje. Los Blancos, zwykły Wojtek Szczęsny na bramce i Brozowicz na SIO. Pięknie, Musala wypuszczony. Drugi słupek, 1-0. Mobile, o kurcze, ty. Ole, piękne podanie w Zebio, to chyba musi być gol, golimy do koszta. Prawa noga Salah. No nie, no panie Wojtku, ja wiem, to jest zwykła wersja z Szczęsnego, ale no to trzeba obronić chyba, co? Ładna bramka. Kurde, ten Neymar jak się pokręci, to ciężko się odkręcić. I nie ma spalnego, pięknie. Salah, długi słupek. Czemu Wojtek Szczęsny broni? W sensie... nie rozumiem. A może coś takiego siądzie? O! Dokładnie o to mi chodziło. No fakt faktem, może gdyby to nie był zwykły Wojtek, tylko jakiś lepszy bramkarz, to pewnie byłby, nie byłby gol. O, Wojtek Szczęsny strzec z bramki, no Courtois wpuścił. No czemu tam był Wojtek Szczęsny zwykły, nie rozumiem. Finaska Davisa na zielono. Dobrze! Dziękuję bardzo, o to chodziło. Dokładnie o to chodziło, wszystko tak pięknie siada teraz. Oj, nieładnie. Kurde, i znowu niepokryty Neymar, no 4-3, niedobrze, to trzeba wygrać. Oho, jest Fonzi. Dawaj, Davis. Cyk.
Krótki słupek. Bez szans. 5-3. Pięknie. A jeszcze 5-4. Dla dramaturgii. I 1 z 3, 8, 1+. Może jakiś szybciej teraz sam koniec. O, witam serdecznie. Paulo Dybala. W każdym razie kończymy na walkupcie. Bardzo przyjemnie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.